Witajcie moi kochani. Dzisiaj zrobimy karmnik dla ptaków. Zrobimy karmnik ekologiczny. Z takich rzeczy, które mamy w domu. A więc co nam dzisiaj będzie potrzebne? Będzie nam potrzebna wytłoczka po jajkach. Będą nam potrzebne rolki po papierze toaletowym. Będzie nam potrzebny sznurek, kostka smalcu, nasiona z mieszanką dla ptaków, pomarańcz, nóż, wykałaczki, nożyczki oraz miski. Kochani moi, dlaczego pomysł z tymi ptakami? Jak wiecie, jest zima, więc ptaki należy dokarmiać. Należy je dokarmiać regularnie, co jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że gdy ptaki się przyzwyczają już do tego karmnika, będą Was odwiedzać. I moi kochani, jak już będziecie robić, dokarmiać te ptaki, sprawdzajcie proszę to miejsce, właśnie ten karmnik, żeby nie było mokrego jedzenia, żeby to jedzenie też nie było spleśniałe. No więc moi kochani, to co zrobić, jakich użyć nasion, żeby pokarmu, żeby te ptaki chętnie do nas przylatywały, żeby nas chętnie odwiedzały. Przede wszystkim musi to być, moi drodzy, oleiste nasiono, więc musi to być tłuszcz, z którego właśnie ptaki czerpią energię. No i moi drodzy, dlaczego akurat takie dzisiaj proste rzeczy? A z tego względu, że takie pomarańcze, czy rolki po papierze, czy po wytłoczki po jajkach są w każdym domu, więc żeby to było też dla Was przyjemne. Więc kochani, ja tutaj już przekroiłam pomarańcze, wydrążyłam, nie jest to ciężka praca, nie jest to trudna praca, każdy sobie na pewno poradzi. Jak to zrobić? Zobaczcie proszę. Pomarańcz przekrawamy na pół. Łyżką staramy się wydrążyć owoc, a łupinkę zostawiamy. Tu Wam troszkę soku poleci, ale to się nic nie dzieje. Można ze smakiem później tą pomarańcz zjeść. Albo też, kochani moi, możecie drobniutko ten owoc pokroić i dorzucić do Waszego karmnika. Jeżeli ten karmnik, to za chwileczkę Wam powiem też, jakich tych nasion dokładnie używać. Zaraz sobie tutaj dokładnie wydrążamy i już mamy gotową miseczkę. Proszę, taka piękna miseczka. Przygotowanie miseczki naprawdę trwało bardzo krótko. Moi drodzy, zaczniemy od przygotowania karmy. Ja sobie tutaj ubiorę rękawiczki, ponieważ będziemy bawić się smalcem wraz z nasionami. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby w tych karmnikach nie dawać chleba, nie dawać jedzenia spleśniałego, żeby to jedzenie, jak już wcześniej wspomniałam, uzupełniać, bo naprawdę jest to bardzo ważne. Jeżeli, jakie tutaj nasiona można użyć? Można użyć gotowej mieszanki właśnie dla ptaków, nie są to drogie mieszanki. Są to już specjalnie przygotowane nasiona. Wsypujemy do miski, do naszego smalcu. I słuchajcie, moi drodzy, rozrabiamy, robimy właśnie taką mieszankę. Możemy tutaj użyć do takich paśników dla ptaków, do tych karmników. Możecie użyć prosa, możecie użyć słonecznika. I co jest ciekawe, że ptaki chętnie jedzą czarny słonecznik nieuskany. Ja mój karmnik zawieszę na balkonie, więc czasem posypuję właśnie ptakom wyłuskany słonecznik. I zauważyłam, że jednak gdy słonecznik jest nieuskany, ptaki chętniej ten słonecznik zajadają. Dobrze, już mamy wymieszane.
Można też powiesić kawałek słoninki, można użyć łoju wołowego. Tylko jak już wspomniałam, pamiętajcie, żeby to nie były. Można też, ja mam tutaj orzechy, można do tego troszkę tych orzechów sypać. Ptaki bardzo lubią orzechy. Tutaj orzechy mogą być z własnego ogrodu, ale też mogą być na przykład orzechy ziemne. Tylko pamiętajcie, żeby to nie były orzechy solone. Już piękna kula nam się tutaj zrobiła. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Możemy sobie odstawić na chwileczkę na bok i zobaczycie, jak zrobimy. Jak zrobimy te karniki. Więc rękawiczki mnie w tej chwili nie będą potrzebne. Można ściągnąć. Ucinamy sobie kilka kawałków sznurka. Może to być dłuższy, może to być krótszy. Najprostsza rzecz, słuchajcie, to ta wytłoczka po jajkach. Przekładamy z jednej strony. Można się tutaj posłużyć też patyczkiem do szaszłyków bądź wykałaczką, żeby nam ten sznurek lepiej przeszedł. Coś się tutaj zablokowało, ale to już zrobimy inaczej. Już jest z jednej strony i teraz mamy stronę drugą. Może nam łatwiej, szybciej to przejdzie. O, już pięknie zrobione. Taki karnik, moi drodzy, z tej wytłoczki, ponieważ on jest papierowy, warto powiesić pod jakimś daszkiem albo zabezpieczyć na przykład lakierem. Tylko też musimy odczekać odpowiedni czas, żeby te ptaki tego lakieru po prostu nie wydziubywały, ale na pewno, moi drodzy, pod dachem świetnie się to sprawdza. Więc jeden już mamy. Następnie drugi zrobimy z tej połówki pomarańczy. Ucinamy sobie dwa kawałki. Mogą być równe, mogą być dłuższe, mogą być krótsze. To już w zależności, jak Wam odpowiada, jaką macie gałązkę do powieszenia. Tutaj robimy uchwyt. I teraz, moi drodzy, robimy otwory. I tak jak poprzednio, przewlekamy nasz sznurek. Musimy zawiązać, zabezpieczyć. Proszę, jedno. Teraz z drugiej strony kolejny otworek. Kochani moi, jeżeli będziecie chcieli dawać zboża do takiego waszego karnika, to nie wiem, czy to tak do końca wasze ptaki będą przylatywać do waszego karnika, z tego względu, że zboża są mało oleiste. Bardziej jak dokarmiacie gołębie, to wtedy gołębie jak najbardziej się ucieszą właśnie z tych zbóż. Tutaj mamy już kolejny. Żeby, moi kochani, żeby oj, coś nam tutaj się rozwiązało, nic się nie dzieje. Zrobimy od nowa.
to czasem bywa. Przychodźcie do biblioteki, do pani Małgosi. Pani Małgosia przygotowała dla was takie piękne malowanki. Możecie właśnie malować. Zobaczycie, tutaj jest kontur na tych malowankach, jak i też pod spodem wymalowany ptaszek, żebyście wiedzieli, jak te ptaszki wyglądają, jakie mają upierzenie. Kochani moi, w Polsce wiele ptaków jest, a między innymi są dzwońce, kowaliki, są krzyże, szczygły, sikory, wróble i dzięcioły. Jak będziecie robić dla ptaków kule takie właśnie tłuszczowe, to pamiętajcie, żeby dla dzięciołów te kule umieszczać blisko pnia. Wtedy dzięcioł usiądzie na gałęzi i bardzo chętnie będzie właśnie się pożywiał z tej waszej kuli. No i ostatnia rzecz to rolka po papierze toaletowym. No i teraz moi kochani, z powrotem muszę ubrać te moje rękawiczki z tego względu, że będziemy teraz już nakładać gotową masę. Jeśli chodzi o orzechy, to bardzo ucieszą się właśnie z tych orzechów, przede wszystkim sikory. Orzechy, jeżeli będą same, osobno, bez tłuszczu, to warto je nasypywać do tuby. Z tego względu, może z siatki tą tubę, żeby miała podstawę. Z tego względu, kochani moi, że sikorka będzie sobie z takich karmników jak ten, sikorka będzie brała, wyciągała właśnie te swoje przysmaki, będzie wyciągała te orzechy i będzie przenosiła nieco dalej. A ona po drodze może zgubić, no więc będzie głodna. I kochani moi, warto właśnie, jak już wspominałam, nasypać do tuby. I tutaj pierwsza rzecz. Nakładamy masę do połówki pomarańczy. Jest to bardzo łatwe, sami możecie wykonać. Proszę, jedną już mamy. Kolejna rzecz to rolka po papierze. Lepiej używać takich nieco grubszych rolek. Oklejamy tutaj dokładnie. Mamy już oklejony i słuchajcie moi kochani, tutaj możemy, mamy akurat jeszcze suche ziarna, więc możemy dodatkowo obsypać tymi ziarnami. Proszę, tak to będzie wyglądać. A do tego karmnika, który umieścimy pod daszkiem, możemy również kilka takich kulek nałożyć. Potrzebujemy łyżeczki, żeby nam pięknie wszystko.
Poprosimy tutaj panią Małgosię, bo nam jest bardzo potrzebna. Proszę bardzo, pani Małgosia nam tutaj potrzyma. I słuchajcie, moi kochani, tak, gotowe karmniki, jak już mówiłam, wspominałam, możecie wykorzystać. Nie są to drogie rzeczy, a na pewno ptaki odpłacą wam się pięknym śpiewem. No i oczywiście bardzo miło też na te ptaki popatrzeć, kiedy z naszej stołówki, kiedy z naszych karmników korzystają. To dziękuję wam za uwagę. Piszcie w komentarzach, czy wam się podobały pomysły, czy chcecie jeszcze jakieś pomysły, a my tutaj z panią Małgosią będziemy dla was realizować. Cześć!